Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka ze SnowRunnera. Jak widzicie, jestem przygotowany do wykonania kolejnej misji. Na tym oto jegomościu mamy przygotowane dźwig, który będziemy ładowali. A tutaj mam przygotowane dwa samochody do przewozu długich kłód, bo dzisiaj zajmiemy się misją drewno dla miejscowych. W pierwszej kolejności robimy trasę do tartaku, gdzie musimy przewieźć 3 razy długie kłody, ale nie martwcie się, nie będziemy przez cały odcinek jeździć tam i z powrotem. Po prostu teraz robimy sobie dojazd do tartaku, ale chciałem w pierwszej kolejności jechać tędy, przez ten most, ale stwierdziłem, że na tych oponach, które mam teraz, to jeszcze może nie mieć aż takiej racji bytu, także szybciej będzie mimo wszystko przejechać dookoła. I tak też sobie zrobimy. A w drugiej kolejności, jak już tu zawieziemy te dwa transporty, to zobaczymy się, jak będę przygotowany ze średnimi kłodami do magazynu. I gdzie jeszcze mieliśmy zawieźć kolejny? Na farmę. O, właśnie tutaj. Jak będę miał przygotowany transport ostatni już na farmę i tu, to znowu się zobaczymy. A w pierwszej kolejności zobaczmy, jak w ogóle działa tutaj to ładowanie. Bo dobrą sprawę jeszcze z tego nie korzystałem, z tego dźwigu, to raz. Dwa, nie wiem jak tutaj w ogóle wygląda sytuacja z umiejscowieniem tych kłód, no to może po kolei. Kolegę zostawimy, przełączymy się na inny samochód. Na przykład ciebie. Okej. Okay. Co ciekawe, żeby uzyskać sprzęt do długich kłód, to musieliśmy zakupić w magazynie nakładkę na tył. Przepraszam, ale jeszcze muszę czasem odchrząknąć gardło. Oraz przyczepę, ten dodatek, te dwa koła z tyłu, nie? I ten zestaw w teorii pozwoli nam na przewóz długich kłód, ale spróbuję się to jakoś ustawić. No to też musi mieć chyba ręce i nogi, nie? W sumie to mogę inaczej zrobić na dobrą sprawę. Bo tamtym samochodem mogę wjechać w miejsce załadunku, a tym będę czekał po prostu na załadunek, nie? Nie muszę przecież tego używać do tego celu. Ja sobie go tu ustawię na przykład. Przełączymy się z powrotem na Kordiaka. Nie wiem, czy to się uda, tak nie robiłem jeszcze, mówiłem. O o. O o. O o. O o. Wyjedziesz, kolego? To się załatwiliśmy, tylko się mogę ciebie doczepić. No to się załatwiłem, nie? Okej, okay, okej. Okay. Wyjedź, wyjedź, nie cofinaj mi się czasem, chłopie. Wyjeżdżaj mi stąd. No okej, okay, no i już problemy, nie? Już się załatwiłem, no bardzo ładnie. Tak tutaj, gdy samochody nie mają napędów. Także rozpoczynamy zabawę z problemem. Musimy tego Kordeka trochę pociągnąć. No chodź, kolego. To jest niemożliwe, nie? No, no, jeszcze trochę. Może wystarczy, co? Teraz zobaczymy.
byle się tu umiejscowić, a potem się możesz zakopać, chłopie. Ale w miarę blisko, powiedzmy. Okej, cofnij. Cienko ci to idzie, muszę przyznać. Dobrze, dalej nie pojedzie. Okej, nie ten przycisk, przepraszam. A więc tak, włącz kotwicę. No prawie ci to wyszło, nie? Mam nadzieję, że to wytrzyma. Okej. A teraz powiedzcie mi, jak ja mam włączyć. Teraz, nie? Platforma załadunkowa ładowana ręcznie, długie kłody. Cyk. I co, będziemy po jednej kładli? No chyba was pogrzało. Ja to oleję w takim razie, przecież to będę robił pół roku. No to chyba w ramach ciekawostki, co? GMC, ty musisz się lepiej ustawić, bo stoisz krzywo. Dobrze, powiedzmy, że stoi lepiej. Niech mu będzie. Niech mu ziemia będzie. Jak działa, nie to chce. Chce żuraw. Żuraw chce, a nie to. Teraz co? Coś nie chce zadziałać. Włącz kotwicę, a nie wyłącz. Okej. Okay. Ok, teraz działa. Wow. Dlaczego się wyłączył znowu? Kurczę, jakie to jest. Ja cię kręcę. Dlaczego się wyłączył? Włącz kotwicę. No i nie działa kotwica, nie? No tak działa chyba wcale. No ale powiedzmy, że jest. Aleście wymyślili, ja cię kręcę. Ale bez sensu. Czemu tutaj jest obracanie? Okej. Teraz się czy wy to widzicie? Ja to chyba oleję. Ja to chyba oleję. Bo będziemy się z tym bawić przez pół roku, nie? To chyba nie ma sensu. Spróbuję to jeszcze raz zabrać, ale... Nie tą stronę. Okej, okay, powiedzmy, że jest. Okej. Okay. Tego jednego jeszcze weźmiemy, tak do próby.
No dobra, to... A, już się nie potrafi obrócić. Oż ty. No, musisz przeskoczyć. Prawie ci się udało. Bardzo ładnie. Dobrze, nie mogę pracować w lesie, nie? Ustaw się, ustaw się. Przestań świrować. Dziękuję. Okej, olejemy to, co? Olejemy to, bo tu spędzimy cały odcinek. W każdym razie widzicie, jak to działa, nie? Jakoś tam działa, powiedzmy. Przybyć żuraw. Wyłącz tę kotwicę. Wyłącz. No. No tak, trzeba poczekać, aż skończy. Dopiero teraz, okej. Dobrze, wyłącz silnik. Przełączymy się, moi drodzy, na... Na GMC. Czy on tu dosięga? Chyba nie dosięga, co? Nie dosięga. No, dasz radę, wiem, że w ciebie. Pół roku później. Nie ma czego złapać nawet za bardzo. Może ciebie dasz radę? Bo kurczę, chciałem, żeby chociaż się złapał, nie? Nie ma się czego złapać. Ciebie? Pięknie. No, co sprzęt, to sprzęt, nie? Okej, okay. I tak pół roku później. Dobrze, wyłącz się, bo nic z tego nie będzie. Bierzemy Flitstara. Cała nadzieja w tobie, kolego. Jadę go załadować. Miałem nadzieję, że się zmieścisz, nie? No i bardzo ładnie, mamy długie załadowanie. I patrzcie, ile tego jest do załadowania, nie? To mamy aż 3, to ile by trwało załadunek tego czegoś? Tych drewien wszystkich. Ja tylko zmienię na tamten samochód jeszcze raz. Gdzie tu jest mój pojazd? Tu jest mój pojazd. Bo chcę, żeby to zapakować, ten ładunek. O! A to jest oszustwo, którego się nie spodziewałem. To zmienia trochę postać rzeczy, nie? Wystarczy załadować jedno drewno i mamy cały pakiet. No dobra. Ale to nie zmienia faktu, że musimy jakoś razem wyjechać, nie? A musimy jechać w tamtym kierunku. A na tą chwilę jesteśmy w czarnym tyłku.
Łapiesz go? Świetnie. Teraz go wyciągnij. Okej, no to dyferencjał i dajesz. No nie mów, że nie dasz rady. No. Nie po to zakładaliśmy firmę transportową, żeby teraz się wycofywać, nie? Dajesz. Tylko widzę, że przednie koła nie bardzo łapią, nie? Chwila przerwy, muszę nawrócić. No właśnie. Okej. Jak tu przejdziemy, to będzie spoko. Dawaj dyferencjał. Mega, nie? Kurczę, no. Gdzie tam koniec? Dajesz. Ciekawe, czy podobnie będzie przy zakładaniu średnich kłód. Czy też jedna kłoda wystarczy, żeby cały ładunek był ogarnięty? Pojedziemy tutaj pod górę po lewo, czyli tu na wprost, bo tam byłoby chyba trudniej. Tam jakiś mostek jest, czy rzeka, czy błoto, już nie pamiętam teraz. Uwolnij wyciągarkę, wyłącz silnik. No chyba tam chodzi, nie? Myślę. Daj taki napęd. Nie. Okej, no i się skończyło, nie? Muszę na chwilę skorzystać z pomocy innego samochodu. I teraz chodź. No i już teraz brakuje tu lepszych opon, nie? A co dopiero byłoby tam, na tym moście? Jeden dopiero jest błoto w jednym miejscu. Chodź. No i powoli mamy to. Teraz kwestia tu przeżycia. Akurat się wpakowaliśmy w belki, nie? Znaczy w belki, no właśnie w korzenie. Zmieścisz się? Zmieścisz się. No to świetnie. Uwaga na słup. Obyś się zmieścił, chyba jednak nie. Ja spróbuję tu podjechać z samym samochodem, tamtym, może się uda w końcu. Zobaczymy, czy teraz ten GMC da radę.
Już lepiej, nie? Przepraszam. No nie żartuj. Co za będę teraz? No chyba to nie ma włącznego ręcznego, nie? Bo przesady przecież. No dobrze, trzeba pojedynczo wjechać w takim razie. Olać go, idziemy sami. Ja by się spodziewał, to aż takie będzie skomplikowane, kurczę, myślałem, że będzie łatwiej. To sobie ładnie, szybko ogarniemy. Mówię, tu już mamy 20 minut nagrania, a jeszcze nie wyjechaliśmy na asfalt. Oczywiście mógłbym oszukać system i wziąć jakieś samochody z DLC, nie? Ale nie chcę tego robić. Chcę zrobić to jakoś w miarę logicznie, że na każdy rejon będziemy mieć swoje samochody, których będziemy używali. Samochody z DLC, no to będziemy używali właśnie na mapach z DLC, żeby to miało ręce i nogi. A nie od razu ułatwienie i rzucenie wszystko, co dostępne, nie? Nie o to tu chodzi, tu trzeba się trochę namęczyć, pobabrać. No i tu, kolego, poczekasz na następnego, na GMC. Najgorsze jest to, że do tego samochodu dopiero napędy chyba znajdziemy bodajże w Rosji. Gdzie tam dopiero Rosja? Także do tego samochodu wrócimy znowu potem w Rosji. Jak ogarniemy ten cały obszar. On nie ma dyferencjału, nie? Nie ma. Nie masz innego drzewa w okolicy. Się łapiesz jakieś dziadostw. Tu na przykład cię złap, no właśnie. No nie o to mi chodziło. Tu się złap. Dziękuję. No, jeszcze trochę. Dwadzieścia pięć minut, dopiero wyjeżdżamy. No, jedna wielka masakra. Ale okej, to jakieś lamy też muszą być, nie? O,
Pięknie, o ciebie chciałem się złapać. Ok, i teraz moi drodzy, zrobię to tak. Siadam do Fletstara. Tak jest, zmień pojazd na Fletstara. Fletstarem doczepiamy się do kolegi z tyłu. Tak jest. Uruchom go tam. Jest uruchomiony, świetnie. I jedziemy karawaną do długie kłody do Tartaku, czyli tu. Przepraszam, tutaj. Czyli na dobrą sprawę dojadę tutaj i jednym i drugim samochodem chyba pojedynczo przejadę do Tartaku, żeby oddać towar, bo razem mogę się tu gdzieś utopić. I to na razie będzie wszystko, co powiem, ale zrobię to na przyspieszeniu, żeby was tym nie zanudzać. Także włączamy nasze ulubione turbo. I słyszymy się na miejscu.
Okej, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zaczyna mi brakować paliwa właśnie we Festarze. Także dobrze, że tu po blisku jest stacja paliw. Zaraz temat się ogarnie. Ale faktem dojechaliśmy z towarem, także możemy te dwa zestawy oddać. Świetnie, jedno, ty tu zostań. Idziemy po drugiego, póki mu silnik jeszcze chodzi. Tam też pewnie paliwa, no trochę jeszcze jest, no niecała połowa boku, 1/3 powiedzmy. Idziemy. Ale coś ci kiepsko te kręcenie idzie. Coś ci kiepsko idzie. To jest błąd, że nie ma napędu na przednie koła, nie? Tylko tylne się kręcą. No i bardzo ładnie. Mamy dwie długie kłody. Wyłączyliśmy, bo szkoda paliwa. Mamy ogarnięte dwa dostawy długich kłód. No była to dość trudna przeprawa, można powiedzieć. Natomiast teraz plan jest taki. GMC wracam do garażu i zamieniam przyczepę na średnie kłody. Lestarem wracam z powrotem do punktu tartacznego, ładuję długie kłody i ogarniam do końca tartak. A jednocześnie GMC jadę po średnie kłody i je zawiozę, no chyba po drodze mam najprościej na farmę. Zrobię jeszcze dwie rundy, tak żeby mieć dostarczone po dwie średnie kłody na farmę i dwie średnie kłody do magazynu miejskiego. Jak nam zostanie po jednym, to zobaczymy się już, jak będę dojeżdżał ze średnimi kłodami do farmy i do magazynu miejskiego. Także zakończymy tę misję w ten sposób. A ja w tej chwili potrzebuję, nie wiem, około godzinki chyba, żeby to ogarnąć tak pi razy oko. Także do usłyszenia za parę chwil w sumie dla Was. No okej, no trwało to prawie 2 godziny, ale mam załadowane średnie kłody na GMC i na drugi samochód też. Zostało nam dowieźć na farmę po jednej sztuce i do magazynu miejskiego jedną sztukę. No to sobie ogarniemy. GMC i lecimy na farmę. Zaraz sobie zobaczcie, gdzie stoi Flestar. W ogóle ze starym jest ciekawostka, jeśli chodzi o średnie kłody, ale to zaraz wam ją sprzedam. Tylko tam dojedźmy. Okej, tu jest troszkę ryzykowne miejsce, bo ostatnio tu się prawie wywróciłem, nie? No właśnie znowu, ale to nie to miejsce, bo tam niżej, bo gorzej. Dobrze, dośmigamy. Włączę na chwilę turbo. O, na końcu się zatrzymał. Ale w porządku, już jesteśmy prawie na mecie, co chciałem wam pokazać. Bo jak już widzicie trochę w oddali, tam stoi Flatstar. Co ciekawe, do Flatstara nie można zakupić takiego zestawu na tył, jak w tym samochodzie. Czyli nie można załadować długich kłód. Krótkie? Można. Długie? Można. Krótkich? Nie można. Musiałem dokupić dla niego przyczepę. I tylko na niej jestem w stanie Flatstarem przewozić średnie kłody. To jest dość mocno ciekawe. A znowu w tym samochodzie, mając zakupione tą
tą nakładkę na średnie kłody. Ona jest tak daleko, ten uchwyt do przyczepy jest tak mocno schowany, że nie da się przyczepić do żadnej przyczepy, nie? Tylko na wyciągarce można wciągnąć. Takie małe ciekawostki. Także za chwilę będziemy mieli z głowy, jeżeli chodzi o to miejsce, o farmę. Jedź, jeszcze trochę i z głowy. Tylko mi się nie przewrócić teraz. No to by to było w ogóle ciekawe, nie ten przycisk, przepraszam. No i tu mamy ogarnięte. Znowu ten przycisk. Została już tylko dostarczyć do magazynu miejskiego, a tam pojedziemy sobie przed starym. Co więcej, tutaj sobie na tył ustawiłem wysokie siodło, bo mi się przyda. Bo tutaj mamy przyczepę, nie? Tą dużą przyczepę. Właśnie chyba u nas wysokim siodłem, to mi się przynajmniej wydaje. Bo chciałbym ją przy okazji podrzucić tutaj pod bramę do zapory Smithville. Niech tutaj sobie stoi. Bo to co mamy na pace, te dwie rzeczy jeszcze, może się kiedyś przydadzą. Może tak, może nie. Nie pamiętam aż tak dokładnie. Ale niech są, nie? No to jedziemy do magazynu centralnego. W sumie drogę już znamy, także też to przyspieszę. Słyszymy się, jak będę już w mieście. No i prawie jesteśmy na miejscu. Także za chwilę zakończymy kolejną misję. Na mapie... Co się tak obróciło teraz? Na mapie Czarna Rzeka i to jest chyba ostatnia misja, którą możemy tu wykonywać tylko i wyłącznie na tej mapie. Także w kolejnym odcinku, moi drodzy, przeprowadzamy się do zapory Smallville, nie? Do kolejnej mapy. Co? Drewno dla miejscowych. Dziękujemy za wkład w rozwój naszego regionu. Nie udałoby się nam bez kierowców takich jak ty. I chyba jestem mile zaskoczony, bo dostaliśmy 2000 punktów doświadczenia, tak? Czy to oznacza? Tak, to oznacza, że mamy 8 level. A to coś może zmienić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale to już się przekonamy też w kolejnym odcinku. Także na kolejny odcinek będzie troszkę atrakcji. Zrzuć póki co tą przyczepę. Odłącz, świetnie, bo chcielibyśmy tą przetransportować bliżej granicy.
jak to wygląda, to chyba faktycznie jest na wysokie siodło, także spoko. Do końca nie byłem pewny. Dołącz czepę. A jednak niskie siodło. A jednak tutaj jest niskie siodło. Przepraszam, mój błąd. W takim razie zobaczymy nowe rzeczy jeszcze dzisiaj. No to troszkę mi zmieniło plany. Biorę tamtą przyczepę, bo i tak będziemy się je pozbywali. Bo póki co nam nie będzie potrzebna, także pójdzie na sprzedaż. Jak my stoimy z paliwem, wystarczy spokojnie, śmigamy. Dobrze, teraz tą drogę też zrobię na turbo i widzimy się przy naszym, nawet nie magazynie, teraz chciałem powiedzieć przy magazynie, przy naszym warsztacie, gdzie zakończymy dzisiejszą podróż, ale sprawdzimy, co nowego się odblokowało. Bo jeżeli to, co ja myślę, no to jestem uradowany. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Przyczepa idzie na handel. Tu już udało mi się kordiaka odzyskać. Też była niezła jazda, żeby go za to wyciągnąć. Gdzie tu jest ta przyczepa do sprzedania? Jest, świetnie. Dziękuję. A teraz poproszę wjechać do warsztatu. No i mamy Cię. Co my tutaj ciekawego ewentualnie mamy? W silniku raczej nic się nie zmieniło. W skrzyni biegów raczej też nie. Zawieszenie to musimy tu znaleźć. Zresztą mamy już na lepsze, jakby nie patrzeć. Ale to mnie najbardziej interesuje. Mamy nowe opony terenowe. I teraz pytanie, które? Nie? Średnie doskonałe wysokie. Średnie doskonałe wysokie. Średnie doskonałe wysokie. Dajcie mi sekundkę. Ja tylko sprawdzę w odpowiednim miejscu, które opony są najlepsze. No i już wiem. Okazuje się, że z tego zestawu opon UOD najlepsze są dwójki. Zresztą też wyglądają jako najlepsze. Już mówię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o błoto. Te mają wskaźnik 1,9. A te mają wskaźnik 1,5. Natomiast jedynki są lepsze na trasach. A wszystkie bodajże mają około trójki przy terenie. Także, moi drodzy, bierzemy UOD dwójki, ale oczywiście 45-calowe. Cyk, a tamto idzie na handel. No i to mnie już cieszy, bo to pozwoli znowu wjeżdżać w nowe miejsca.
Mamy dłuższą linę i chyba sobie ją zakupię, bo dla niego to się przyda. No chyba była nawet chyba wcześniej dostępna. Sprzedaj. Dyferencja, koło zapasowe jeszcze nie możemy. Snorkel mamy, tutaj jest. No i jednak potrzebujemy niskie siodło, nie? Dobrze, jest darmowe. No dobrze. Czy tu coś się pozmieniało? Chyba nie. Tutaj nic, dopiero przy 11 poziomie coś skoczy. W porządku. Tu i tak, chcąc nie chcąc, mamy wszystko. W obręczach nic nowego raczej się nie pojawi. Czemu to znikło? Tu raczej też nie. No, to nasza bridge wygląda... Nie, ten guzik, przepraszam. No i to... Te oponki już wyglądają lepiej. No i brawo, jeszcze tu muszę podjechać, GMC zrobi to samo. A na tą chwilę, moi drodzy, ja robię tu porządki, sprzedam tam, chyba mi zostały dwie przyczepy, które stoją luzem do opchnięcia i przygotowuję się do przemarszu, przejazdu do nowej mapy. A na tą chwilę dziękuję serdecznie za trwanie do końca, się spodobało, skorzystajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Hej!